Cześć. Każdy zapytany o japoński aparat fotograficzny wymieni nazwę Canon, Nikon. Jak chwilę się zastanowi, powie jeszcze Pentax, Minolta, Olympus i w sumie w tym momencie w większości osób skończy się znajomość nazw firm produkujących i aparaty fotograficzne, nazw marek aparatów fotograficznych bardziej. Na pewno nie wymieni aparatu Miranda. Aparaty Miranda, produkowane od roku 1955 w sumie, chociaż sama firma powstała w roku 1947, nazywała się Orion coś tam i produkowała, na początku zajmowała się remontem aparatów, czyli naprawą aparatów, produkcją takich adapterów umożliwiających połączenie obiektywów z jednego systemu z korpusami z innego systemu. Ich takim najlepszym, flagowym wtedy produktem był Orion Mirax. Był to wizjer montowany w dalmierzu, który umożliwiał pracę tego aparatu, jakby to była lustrzanka. Dlatego, mając już pewne doświadczenie w produkcji, postanowili zrobić aparat fotograficzny, lustrzankę, dokładnie lustrzankę. W 1954 roku firma Orion zaprezentowała aparat Orion Phoenix, przy czym bardzo zaawansowaną lustrzankę. Przy czym okazało się, że Phoenix jest marką zastrzeżoną dla aparatów zachodnio-niemieckich, przy jakąś firmę zachodnio-niemiecką. W związku z tym musieli zmienić nazwę, wybrali nazwę Miranda. I w roku 55 po raz pierwszy pojawiła się Miranda T. Aparat był pierwszą japońską lustrzanką z wizjerem pentagonalnym, z pryzmatem pentagonalnym, z możliwością patrzenia na poziomie oka, a nie z góry, tak jak w innych wcześniejszych. W roku 1971 pojawiła się Miranda EE. Mówię o tej konkretnej Mirandzie. Był to najbardziej chyba zaawansowana Miranda, jaka jest. No co ją odróżnia od innych aparatów z tej epoki? No, zdejmowany pryzmat. Jak w profesjonalnych aparatach i to pięknie zdejmowany. Mocowanie obiektywu za pomocą szybkiego mocowania magnetowego. Przy czym to, co w niej jest takiego ciekawe jeszcze, to tu jest jeszcze w środku gwint na M44 umożliwiający podpinanie wcześniejszych aparatów. Wcześniejsze aparaty miały bardzo często gwint M44 i M42, że można było mocować obiektywy na standardowy, bardzo popularny gwint M42. Ten aparat jeszcze ma to do siebie, że mierzy światło oczywiście w środku. Ma dwa pomiary światła, ma pomiar punktowy i centralnie ważony. I to, co jest dla niego takim ciekawym elementem, ma możliwość z obiektywami serii E, możliwość pracy automatycznej. Czyli ja ustawiam jakiś czas na pokrętle czasów, przełączam obiektyw na EE, to jest taki przełącznik na EE. Możemy go przełączyć, żeby zdjąć, czy jest rączka, żeby przełączyć go na ręczne. Przełączam go na EE i w tym momencie, jak włączę aparat, muszę za każdym razem od razu, jak jest włączony, to jest włączony, spojrzę, to od razu wskazówka poleciała do góry. Od razu wskazówka pokazuje mi, jaką przysłonę użyję i on tą przysłonę użyje. I zrobi z tym czasem, z tą przysłoną, którą mi pokazał na wizjerze za pomocą wskazówki, to bardzo fajnie działa. Do tego w środku widzimy też przyłącznik rodzaju pomiaru światła, jaki jest. Tam u góry po prawej stronie się przełącza. W ostatnim modelu EE2, jaki był produkowany, był jeszcze tam wskaźnik użytego czasu, jaki masz. Bardzo zaawansowana lustrzanka, zresztą aparaty, wszystkie aparaty Mirandy skierowane były do zaawansowanych, wymagających fotografów. Niekoniecznie profesjonalistów. Żadna Miranda nie miała nigdy możliwości podłączenia silnika. Nie opracowali tego. Natomiast wszystkie były solidne, mocne, konstrukcyjnie dobrze zrobione, z bardzo dobrą jakością mechanizmów. To widać po tym. Od roku 1963 bodajże produkowali już sami obiektywy, bo wcześniej, przed 1955 rokiem produkowali obiektywy, później nie produkowali obiektywów
i aparaty były z cudzymi obiektywami sprzedawane. Później oni bardzo nawiązali bardzo dużą, ścisłą współpracę z Cosiną, ale to była po prostu współpraca finansowa poprzez wspólnych właścicieli firmy amerykańskiej przez jakiś czas. Natomiast od 1963 roku otworzyli własną fabrykę obiektywów i obiektywy już były ich własne. Ten aparat ogólnie sprzedawany był z obiektywem 51.8 albo 51.4. No 1.4 nie miałem możliwości testować, ta 51.8 jest, powiedziałbym, fajna. Fajna, ponieważ daje bardzo dobry jakość obrazu, ostrą. Natomiast jeśli mówimy o zdjęciach pod światło, no to pod światło daje mocne zaświetlenia. Ten obiektyw praktycznie pod światło się nie nadaje, chyba że chcemy uzyskać jakieś super specjalne efekty. Nie powiedziałem. Zasilanie w Minlandzie EE to jest zwykła jedna sztuka baterii SE44, także to jest wygodne pod tym względem aparat. Trzeba pamiętać zawsze o wyłączeniu aparatu, bo jeśli go zostawiłem włączonego, to on cały czas mierzy światło. Nie zauważyłem, żeby się usypiał. Ma samozerujący licznik, bardzo wygodną migawkę, czułość ustawia się tu na pierścieniu, podnoszę leciutko do góry, ustawiam czułość. W związku z tą czułością warto zwrócić na jedną rzecz uwagę. Aparat ma migawkę płócienną od 1 sekundy do 1 tysięcznej części sekundy plus czas B, ale łatwo to zauważyć. No zresztą nie, ustawiam mu czułość 400, to będzie łatwiej widać. Ustawiłem mu czułość 400, ISO 400 to jest ASA, ale to jest samo co ISO. I w tej chwili obracając, obracam go do 1000, jest ok. I teraz jadąc, obracając w drugą stronę, dochodzę do pewnego oporu. I ten opór znajduje się na 1,15 i nie mogę poniżej 1,15 czasu użyć. To oznacza dla tej czułości, że po prostu poniżej tej 1,15 aparat już nie jest w stanie zmierzyć prawidłowo światła. Ja jestem w stanie za pomocą prostego triku użyć krótszego czasu, ale wskazania światłomierza będą zawsze do tej 1,15 części sekundy. Bo wystarczy tylko nacisnąć ten guziczek po środku dźwigni, tu guziczek jest taki mały, naciskam ten guziczek i mogę obracać dalej aż do 1 sekundy, ale światłomierz wtedy już nie będzie dobrze działał. Przy czym to jest tak, że to zależy jeszcze od czułości, bo jeśli wezmę na czułość na 100, ustawiłem ISO na 100, to w tej chwili mogę od 1000 części sekundy do spokojnie dojść do 1/4 części sekundy i dalej nie będzie mi mierzył światło. W związku z tym ja używając ISO 100 praktycznie nie zauważyłem na początku tego problemu, to dopiero zauważa się, jak się używa bardzo wysokoczułych filmów, a że światłomierz ma pewne ograniczenia, natomiast sam światłomierz jest bardzo fajny i wygodny. Mówiłem, licznik samozerujący, czyli po otwarciu się sam zeruje, co oznacza bardzo, co jest fajne, to jest wygodne, bo się o tym nigdy nie zapomni. Tu mamy jeszcze takie małe kółeczko, jak naciągnę film, to jest na czerwono, a jak zrobię zdjęcie, to jest na biało. I w tym momencie wiem zawsze, czy mam film naciągnięty, czy nie. Podgląd głębi ostrości na obiektywie w ustawieniach manualnych, czy jak przełączę się na manualne, na przykład na 8 przysłony, to mogę sobie podejrzeć przysłonę wygodnym guziczkiem. Sam obiektyw, w tej chwili już wskoczyłem na automat. Sam obiektyw od 45 cm bardzo dobrze i on jest fajny, on jest ostry. Szybko się go zdejmuje, szybko zakłada, natomiast ostry, obiektyw jest ostry i wygodny, ale tak jak powiedziałem, pod światło słaby. Zdejmowany pryzmat, co by sugerowało, że jest to aparat profesjonalny. Po zdjęciu pryzmatu są do niego nakładki, że można patrzeć, ale można też kadrować bezpośrednio, jak ktoś lubi, i ustawiać ostrość na czystej matówce, bez żadnej wizjera, i to też działa. Da się robić w ten sposób zdjęcia, chociaż wydaje mi się, że wygodniej jest ustawiać już w tym momencie na oko, na odległość, która jest na pierścieniu. Tutaj mamy jeszcze, jak widać, gorącą stopkę na zdejmowanym pryzmacie. Tak, tu są styki, które powodują, że o tu z boku, że ona łapie kontakt. Dlatego drugie wyjście jeszcze na dodatkowe lampy błyskowe, na zewnętrzne lampy błyskowe. Aparat jest dosyć ciężki, to czuć, że on ma. On waży 900 tam z hakiem gram, czyli niecały kilogram z obiektywem. Natomiast jest solidny, dobry.
samowyzwalać jak najbardziej. Mogę mu zmienić czas w każdej chwili jeszcze na inny. Aparat jest dobry, przyjemny. Tak jak czytałem wspomnienie jednego pana, który używał takich Milant ileś, mówi, że jego wszystkie działały nieprawidłowo. On zrzucał to na to, że później już pod koniec produkcji zaczęło w filmie kontrola techniczna była coraz słabsza. No firma w ogóle zaprzestała produkcji 10 grudnia 1976 roku. Do tego czasu wyprodukowała około 30 modeli aparatów, przede wszystkim lustrzanek. Przede wszystkim, ponieważ wyprodukowała jedną nielustrzankę w 1972, Sansoneta Compact z dalmierzem, z automatyczną możliwością ustawienia parametrów. Fajny, ale w 72 to już aparaty tego typu się coraz słabiej sprzedawały. To była epoka lustrzanek i przede wszystkim coraz mniejszych lustrzanek. Konkurencja wchodziła z mniejszymi, bardziej plastikowymi lustrzankami, przede wszystkim ze sterowanymi, z migawką sterowaną elektronicznie, które są tańsze i które są bardziej precyzyjnie. Milanta wyprodukowała w 1975 roku wyprodukowała model Milanta DX3 z migawką sterowaną elektronicznie, uważany za bardzo awaryjny model, czyli odchodzący od standardu solidnego aparatu. I w związku z tym ten DX3 się słabo sprzedawał i w ogóle sprzedaż Milandy spadła. No, trzeba wspomnieć, że na początku lat 60. w Japonii, jeśli mówimy o sprzedaży lustrzanek, tylko sprzedawały się lepiej od niej Pentaxy, od Milandy. Miała taką popularność jako porządna, ale nie była tania. Tania nie była nigdy, natomiast była tańsza od na przykład Nikona F, a funkcjonalność miała bardzo dobrą w każdym momencie. Jeśli spotkamy jakieś aparaty czy akcesoria w latach powiedzmy w latach 80. i późniejszych wyprodukowane zapisem Milanda, na przykład nie wiem, Milanda MS1 czy MS2, to już nie mają nic wspólnego z Milandą, to są i nie są uważane za Milandy, prawdę mówiąc, to są Cosiny bodajże, produkowane już, to całkiem inny aparat, tylko ma nazwę Milanda naklejoną na wierzchu, mający mocowanie obiektywu na Pentax, stąd jak wpiszemy Milanda na przykład w jakimś tam portalu aukcyjnym, to znajdziemy dużo obiektywów Milanda z mocowaniem magnetowym Pentaxa i to są już też wszystko Cosinony sprzedawane tylko pod nazwą Milanda, które nie mają z nimi nic wspólnego. Te ostatnią Milandą była no praktycznie ten DX3 albo EE2, która była do 70, czyli i ten i EE był produkowany do końca do 77 roku. Praktycznie, to już mówię, do 78, no ale firma 10 grudnia 76 zamknęła, zlikwidowała się i później już tylko zamykała produkcję i likwidowała się powoli. Natomiast sam aparat jest solidny, dobry i wart porobienia nim zdjęć. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, które zrobiłem tą Milandą, którą mam, które są no, moim zdaniem bardzo dobre, chyba że robimy zdjęcia pod światło. Wtedy są słabsze. Natomiast sama frajda z fotografowania tym aparatem jest duża. Sam wygląd jest świetny i warto pamiętać o tym, że taka firma istniała i rozwijała się, przyczyniła się do rozwoju fotografii jako takiej techniki fotograficznej, bo produkowała świetne aparaty. To widać po tych chromach, po wykonaniu, po wszystkim, że to były produkty najwyższej jakości. W przystępnej, chociaż nie tanie, przystępnej cenie, chociaż nie tanie. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że pokazałem Ci kolejny ciekawy aparat. Zapraszam do oglądania innych filmów, do subskrybowania kanału, do przyłączania się do patronów kanału. Wtedy będę miał pieniądze na to, żeby kupować negatywy, które zużywam w trakcie testowania tych wszystkich aparatów. No i których trochę jednak za każdym razem negatyw trzeba zrobić, przynajmniej jeden, żeby zrobić o tym zrobiłem dwa, zanim nagrałem ten film. Już dlatego, żeby się podobało. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia.